Witam serdecznie, drodzy widzowie. Z tej strony Kacper Mojżesz i mam zaszczyt zaprosić Państwa na jubileuszowy, bo już 10. odcinek z serii poradnika PowerPointa 2016. Mam nadzieję, że jasno tłumaczę poszczególne funkcje programu. Jeżeli coś jest za trudne, to zapraszam do sekcji komentarzy. Z miłą chęcią odpowiem na każde pytanie. W dzisiejszym materiale dowiemy się, jak zrobić listy w prezentacji. A zatem do dzieła. W PowerPoincie istnieją dwa typy list. Przygotowałem na dzisiaj puste slajdy z tytułami lista punktowa oraz lista numerowa. Spróbujemy utworzyć po jednej liście z każdego rodzaju. Tak więc zaczynamy. Pierwszym rodzajem, jaki chciałbym Państwu zaprezentować, jest lista punktowa. W celu jej utworzenia najeżdżamy na ikonę listy punktowej, która znajduje się w tym miejscu. Klikamy na nią lewym przyciskiem myszki. Wówczas pokażą się nam formaty. Jest tutaj do dyspozycji 7 rodzajów list punktowych. Mamy również możliwość stworzenia swojego własnego formatu. W tym celu wybierzemy pozycję punktory i numeracja. Klikając na nią lewym przyciskiem myszki, tutaj. Po czym wyświetli się nowe okienko, które teraz omówimy. W tym okienku również są te same formaty list, co widzieliśmy przed chwilą. Poniżej znajduje się jeszcze kilka opcji. Dzięki pierwszej pozycji rozmiar możemy ustalić wielkość punktora. Wartość ta jest wyrażona w procentach. Za pomocą opcji kolor mamy możliwość zmienienia barwy znacznika. Dzięki ostatnim dwóm możliwościom możemy zastosować do naszego punktora jakiś obraz lub symbol. Mamy już omówione całe okienko. Teraz stworzymy nasz znacznik. Najpierw wybierzemy symbol punktora. Aby to zrobić, klikamy lewym przyciskiem myszy na pozycję Dostosuj. Po kliknięciu pojawi się okienko z dużą ilością symboli, z których możemy wybrać znaczek do naszego punktora. Naszym znacznikiem będzie ta leniwa ósemka. W celu zatwierdzenia wyboru należy kliknąć lewym klawiszem myszki na przycisk OK w tym miejscu. Po czym wrócimy do poprzedniego okienka. Zmienimy również barwę znaczka. Aby to uczynić, klikamy lewym przyciskiem myszki na pozycję kolor. Wówczas pokaże się okienko wyboru odcienia. Tutaj znajdują się barwy, które możemy zastosować do naszego punktora. Jeżeli chcemy użyć innego odcienia niż te, które tu mamy do dyspozycji, to należy wybrać pozycję więcej kolorów. Tę pozycję mamy już omówioną w odcinku 8, więc dziś nie będziemy tego używali. Jeżeli Państwo chcą się dowiedzieć, co tam się znajduje, to odsyłam do tego materiału. Tymczasem wracamy do dzisiejszego tematu i wybierzemy kolor zielony. Jeszcze tylko zmienimy wielkość znacznika. A zatem przechodzimy do pola rozmiar i wpisujemy tutaj jakąś wartość. Format punktora ustalimy na 150%, więc wpiszemy tutaj liczbę 150. Jeśli uznamy, że wszystko jest już zrobione, to należy zatwierdzić poprzez kliknięcie lewym przyciskiem na pozycję OK w tym miejscu. Po kliknięciu symbol naszego punktora już widnieje na slajdzie. Teraz stworzymy krótką listę punktową, pisząc 5 wyrazów zaczynających się na literę H. Hamulec, hak. Po każdym słowie dajemy Enter na klawiaturze. Hamak, hel i hotel. Po napisaniu wyrazów została utworzona lista punktowa z naszym znacznikiem. Ten rodzaj listy mamy już omówiony, więc idziemy na drugi slajd
i zapoznamy się z listą numerową. W celu utworzenia listy numerowej najeżdżamy na ikonkę listy, która znajduje się tutaj. I klikamy na nią lewym przyciskiem myszki. Wówczas pokaże się okienko wyboru. Podobnie jak w poprzednim przypadku, i tutaj znajduje się 7 formatów list, które możemy zastosować. Możemy również stworzyć swój styl listy i właśnie teraz to zrobimy. W tym celu wybieramy pozycję, punktory i numerację, klikając na nią lewym przyciskiem myszki. Po czym pojawi się nowe okienko, do którego teraz przejdziemy. W tym dużym oknie, o tym, są gotowe formaty list. Te same, które przed chwilą widzieliśmy. Poniżej są 3 pozycje. Pierwsza z nich to rozmiar. Dzięki niej możemy ustalić wielkość numeracji. Niższa pozycja to kolor. Dzięki niej możemy zmienić barwę numeracji. Ostatnia możliwość nosi nazwę Rozpocznij od. Za jej pomocą możemy ustalić, od jakiej liczby będzie zaczynała się lista. Czyli załóżmy, że chcemy, żeby lista zaczynała się od liczby na przykład 6. W tym polu wpiszemy 6 i mamy już omówione całe okienko. Teraz zrobimy własny format listy. Na początku ustalimy wielkość numeracji. Zatem przechodzimy do pozycji rozmiar i wpisujemy jakąś wartość, na przykład 210. Liczba ta jest wyrażona w procentach. Zmienimy również barwę, więc klikamy lewym przyciskiem myszki na pozycję kolor, po czym pokażą się odcienie, które możemy zastosować. Tak jak na liście punktowej, tak i tutaj, jeżeli chcemy użyć innej barwy niż te, co mamy tu do dyspozycji, to należy wybrać pozycję więcej kolorów. W tym momencie jest wybrany kolor czarny. Zmienimy barwę na przykład na czerwoną. Ustalimy też liczbę początkową listy. W tym celu przechodzimy do pozycji Rozpocznij od i wpisujemy tutaj na przykład liczbę 10. Jeżeli uznamy, że wszystko zrobiliśmy w tym okienku, to należy zatwierdzić poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na przycisk OK, który znajduje się w tym miejscu. Po tej czynności pierwsza liczba z listy już się pojawiła na slajdzie. Teraz utworzymy listę numerowaną, pisząc 5 wyrazów zaczynających się na literę W. Wahadło, walizka. Tak jak w liście punktowej, również tutaj po każdym słowie dajemy Enter na klawiaturze. Warzywa, woda, i ostatni wyraz waga. Po napisaniu wyrazów została utworzona lista numerowa z liczbami od 10 do 14 o barwie czerwonej. W tym materiale to już wszystko. W następnym odcinku będziemy pracować nad układem tekstu w prezentacji. Tymczasem żegnam i dziękuję serdecznie za uwagę. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, to zapraszam do sekcji komentarzy. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę oraz do zasubskrybowania mojego kanału. To dla mnie wielka motywacja, by tworzyć dalej. Dziękuję Wiktorii za użyczanie swojego głosu w moich poradnikach. Pozdrawiam Państwa gorąco i do następnego. Kacper.